Szanowni Państwo, witamy w Ministerstwie Klimatu i na konferencji prasowej pana Jacka Ozdoby. Tematem dzisiejszego spotkania jest zwrot niemieckich odpadów i wniosek w sprawie uchylania się odpowiedzialności Niemiec w tej sprawie. Panie Ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiaj dyskutujemy na tematy związane z ekologią Fit for 55, niemiecka między innymi inicjatywa, a tymczasem Republika Federalna Niemiec uchyla się od bardzo podstawowych rzeczy, takich jak dbanie o środowisko. Mianowicie mamy ponad 7 miejsc, w których Republika Federalna Niemiec e, uchyla się od odpowiedzialności i łamie politykę traktatową. Te miejsca, za chwilę Państwu zostaną przedstawione w ramach krótkiego materiału filmowego. To są miejsca, w których firmy niemieckie przywiozły nielegalnie na teren Rzeczpospolitej Polskiej odpady, a Niemcy nie chcą ich z powrotem zabrać też sfinansować sprzątnięcia. To już naprawdę jest, można powiedzieć, never ending story, ponieważ my cały czas apelujemy do strony niemieckiej po to, aby te odpady były zwrócone i żeby nie łamać polityki traktatowej. Kierowaliśmy pisma, ale też wyszliśmy... Naprzeciw, żeby w przyszłości tego typu sytuacje się nie powtarzały, stąd nowelizacja kodeksu karnego, uszczelnienie systemu SENT, kodeks karny, podniesienie dolnej górnej granicy odpowiedzialności, czyli walka z tym, co było kiedyś procederem. Ale to, co było, jest dzisiaj historią, ale historią w postaci pozostawionych śmieci. Jeżeli można poprosić, to chciałbym Państwu zaprezentować materiał pokazujący niemiecki porządek. Dziękuję. Jak Państwo widzicie, 35 tysięcy ton to ponad 2000 tirów. To jest roczna moc spalania warszawskiego targówka, spalarni. Szanowni Państwo, no 20 ton tuplicach, 1000 ton starejawor, Jawor to jest też ponad 104 tysiące, także widzimy tutaj te, te tysiące ton, które zostały zaimportowane do Polski, a tymczasem po zakończonym tych postępowaniu dalej Niemcy uchylają się od odpowiedzialności. To świadczy o tym, że po prostu Republika Federalna Niemiec nie wywiązują się ze swojego obowiązku i co najgorsze łamią przepisy unijne o transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Te miejsca, o których my dzisiaj rozmawiamy, to Sarbia, Bzowo. Babin, Sobolew, Stary Jawor, no, Tuplice. No, szanowni Państwo, no, nie może być takiej sytuacji, że państwo, które mieni się takim proeuropejskim i proekologicznym, zwozi swój syf, swoje odpady do drugiego kraju, ma proste reguły dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów i kiedy ma się wywiązać, odpowiada, że na przykład polityka landowa jest komunikacja problem. Szanowni Państwo, ja mam przed sobą pisma, które były kierowane do różnych instytucji niemieckich. 2022 20 maja pan minister główny inspektor ochrony środowiska. Lipiec 2021 kierowałem swoje pismo do ministra środowiska. Wcześniej pan minister klimatu również kieruje pismo do ministra środowiska 2020 rok. No Szanowni Państwo, jak nazwać sytuację, kiedy Republika Federalna Niemiec nie odpowiada i nie jest w stanie poradzić sobie z tak, z prostym, z tak z prostą sprawą? Dlatego my oczekujemy, że ta sprawa zostanie załatwiona i nikogo nie będzie interesowało, czy to jest polityka landowa, czy też nie. No, chyba że się okazuje, że Niemcy to są, landy są kompletnie już oderwane od całości Republiki Federalnej Niemiec, bo nie potrafią się na tym płaszczyźnie dogadać. To tak jakby, szanowni państwo, wojewodowie odpowiadali w sprawach, sprawach dotyczących polityki transgranicznej, że to jest inna sprawa, Polska to jest inny kraj. No, tak nie może być. Dlatego w rozmowach pomiędzy Polską, pomiędzy Niemcami ten temat był poruszany. Republika Federalna Niemiec dalej nic tym nie robi. Na pismo ostatnie moje nie odpowiadają. To jest co najmniej wchodzące zachowanie w sposób bezczelny, naruszające prawa europejskie. Stąd my apelujemy i ostatni raz jakby w tym zakresie odbywa się jakby forma takiego dialogu, dlatego, że postanowiliśmy, że Ministerstwo Klimatu rozpocznie skargę przeciwko Niemcom, przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Chcemy, aby wszczęto postępowanie, które miejmy nadzieję znajdzie swoje odzwierciedlenie przed sułem z uwagi na to, że Niemcy dalej nie wypełniają swojego obowiązku, czyli mówiąc w skrócie, z Ministerstwa Klimatu przygot wypłynie przygotowana skarga, y która następnie będzie mia miała nadany tryb po to, aby przygotować postępowanie przed SUE y co do odpowiedzialności Niemiec za transgraniczne przemieszczanie odpadów i niewywiązywanie się z przepisów unijnych. Już się mówiąc o kwestiach takich etycznych, politycznych, kraj, który dzisiaj zajmuje się zakazem rejestracji samochodów spalinowych, 2035, a nie potrafi sprzątać 35 tysięcy ton, jest co najmniej, jest co najmniej wchodzący w, w zakres jakiejś takiej politycznej hipokryzji. Stąd, niezależnie od tego, kto był ministrem, czy to była też ekipa pani kanclerz Merkel, czy też ekipa Scholza, widzimy, że ta odpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec nie istnieje. Stąd już skończyliśmy formę apelowania, pisania. Nie jesteśmy małymi dziećmi, żeby rozmawiać. W taki sposób, żeby tylko i wyłącznie prosić kogoś. W tej chwili skończył się ten etap, który dotyczył takiego powiedziałbym zwykłego podchodzenia do relacji polsko-niemieckich. Tu w tym wypadku jest potrzebne już postępowanie czy Polska przeciwko Republice Federalnej i Niemiec, aby te niemieckie odpady zostały zabrane lub sfinansowane. To jest obowiązek i to nie jest wymysł. Ministerstwa Klimatów, tylko to są przepisy w ramach polityki transgranicznego przemieszczania, że kraj, który wysyła jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z tymi odpadami. Te postępowania się już w większości zakończyły i Republika Federalna Niemiec ponosi pełną odpowiedzialność z, z tytułu pozostawionych na terytorium Rzeczpospolitej Polski odpadów, a tak jak wspomniałem, oprócz tego, że w tej chwili chcemy, aby to było uprzątnięte, przypominam, że wprowadziliśmy podwyższenie dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej za transgraniczne przemieszczanie odpadów, wprowadziliśmy odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i dodatkowo Uszczelniliśmy granice w zakresie prowadzenia systemu SEND, czyli transgraniczne przemieszczania odpadów, co powoduje, że dzisiaj jesteśmy w awangardzie krajów, które dbają o to, aby do Polski czy do, do kraju Unii Europejskiej nie przyjeżdżały odpady, które, co do których są wątpliwe ich pochodzenie, czy też z uwagi na jej kody. I my już dawno wypowiedzieliśmy tę walkę, ona dzisiaj przynosi skutki, ale mamy jeszcze jeden temat do załatwienia dotyczący tego, tych składowisk, które Państwo widzieli podczas tej prezentacji. I liczę na to, że rząd w Berlinie podejmie ten temat, bo to jest jeden wielki wstyd dla Berlina, że dzisiaj inne tematy są na agendzie środowiskowe, a ten temat nie jest załatwiony. Mam nadzieję, że przed tym, jak skarga zostanie wniesiona, Niemcy postarają się wrócić do tego dialogu, ponieważ jak widzimy ignorują ten problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. W pierwszej kolejności prosimy o te pytania w temacie konferencji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał, Burem, Polska Agencja Prasowa. Panie Ministrze, chciałem się zapytać, do kiedy Państwo dają deadline w stronie niemieckiej i kiedy ewentualnie chcieliby Państwo taki wniosek do CUE, jak rozumiem, złożyć? I chciałem się zapytać też również, kiedy te odpady trafiłyby do nas i czy szacują Państwo jakiś koszt, jaki może być, jeśli chodzi o uprzątnięcie? odpadów. Oczywiście to, to nie to jest właśnie. problem strony polskiej, ten uprzątnięcie w sensie finansowym, to rachunek jest oczywiście wystawiony na, na, na Berlin, ale no, Panie redaktorze, no to są różne, wysłane 2000, na przykład Babin w 2018, BZOWO 2021 wpłynął wniosek o uprzątnięcie, ale w, transport był wcześniej, Szczegóły oczywiście my podamy panu, ale generalnie wszystkie te postępowania o zwrot zaczęły być już w, w momencie mniej więcej na przełomie 2000-2022 i od tamtej pory nie mamy odzewu. Ujawnione, na przykład Stary Jawor był ujawniony w 2019, w 2015 roku to są tuplice. Szczegóły zostaną Państwu zaprezentowane, ale to pokazuje, że mamy do czynienia z czymś, co było już jakby wynikiem, można powiedzieć, niedoskonałego systemu. No, dzisiaj już zupełnie jesteśmy w innym momencie, jeżeli chodzi o uszczelnienie systemu. Jak Państwu wspominałem, kodeks karny, system SENT, akcje, szkolenia inspektorów ochrony środowiska cały czas trwają. Nawet dzisiaj takie czynności, które dotyczą kontrolowania pojazdów przy pomocy SENT, to jest to zwiększona wykrywalność. Ale to, co my dzisiaj, to co jest poruszane dzisiaj na konferencji, dotyczy już tych miejsc, w których uchylają się Niemcy odpowiedzialności. No, trudno, żeby strona polska ponosiła za to odpowiedzialność i ponosili Polsce podatnicy koszty tego procederu. A kiedy wniosek? I co do terminu, no terminu już nie ma. No Ile można, panie redaktorze? No już pisaliśmy tyle razy, że to nie jest zabawa, że będziemy wyznaczali termin. Już w tej chwili, po, po dzisiejszej konferencji, zostanie wysłana informacja do um, pana ministra Szynkowskiego-Welsenka, który już odpowiadał, że przy, będzie się przychylał do tego typu um, strategii, e, żeby przygotować tą skargę. I miejmy nadzieję, że Komitet spraw Europejskich jak najszybciej przyjmie i w najbliższym czasie rzeczywiście ta skarga zostanie, czy te postępowanie dalej procedować. To nie jest tak, że my wyznaczamy termin już w tej chwili. E, już ten termin był, no, pokazywałem Państwu pisma, które były ignorowane, tłumaczenie jakieś naokoło, więc nie ma na to już w tej chwili przestrzeni, żebyśmy w tej chwili prosili kogokolwiek, tym bardziej, że to, to rzeczy skandaliczne. No. no nie może być tak, że jedno państwo ponosi odpowiedzialność za to, że kto, drugie państwo, jakby komuś panu jakiś Niemiec rzucił worek do domu, no to by pan chciał, żeby go zabrał, tak? A nie tam sam pan go nie będzie sprzątał. I rozumiem to odsłę. Tak jest. Kolejne pytanie na narosicką TVN24 dzisiaj rolnicy znów będą protestować. Minister Tarus zapowiedział, że będzie z nimi rozmawiał o 12:30. Czy w takim razie wie pan, może, czy resort przygotował jakieś rozwiązania dla tych właśnie rolników? Przepraszam, bo ja jestem wizytę klimatu, więc tak mnie pani trochę zaskoczyła. No, to ale pytanie. Jednak, no, jest ja rozumiem, no wie pani tak. sen, no, nie, pan. Myślę, że wszyscy pracujecie w ja, ja rozumiem, żeby tak, pomóc. ale pan minister tylko mnie nie informuje że przed każdym spotkaniem z rolnikami, czym się będzie zajmował, więc jakby no, nie jestem w stanie pani na ten temat odpowiedzieć. Jedno jest pewne, że sytuacja jest dość trudna. Jesteśmy w kraju, co do którego geopolitycznego położenia chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, czy geopolitycznego położenia wyjaśniać. Dlaczego akurat pięć krajów oprócz Polski, również Słowacja, również Bułgaria, również Litwa, ma problemy związane z rolnictwem i zalewaniem ukraińskich zbożem, ale no to na te pytania na pewno odpowie ktoś z Ministerstwa Rolnictwa. Dziękuję. Tu jeszcze jedno pytanie, bardziej poza konferencją. E, panie Ministrze, chciałem się zapytać, na ile procent Pan ocenia szansę, że rząd w tej kadencji przyjmie ustawę kaucyjną? I czy na przykład ministerstwo przewiduje, że ten system mógłby być na przykład przesunięty o pół roku albo rok, czyli żeby zacząć działać w połowie 2025 albo na przykład od 2026? Wakacje o legi sproponowane to 24 miesiące, ale nie widzimy przeciwwskazań, aby rzeczywiście o tym rozmawiać. Pan doskonale wie, że nie jesteśmy już gospodarzem, jeżeli chodzi o ten budynek, to no już to zostało przekazane do Kancelarii Premiera. Ja liczę na to, że ten projekt będzie przy, jak najszybciej przyjęty. Nie chciałbym w tej chwili wyrokować, bo polityka zaskakuje i wie Pan, no akurat Pan też obserwuje politykę, jakbym się miał zakładać na ile procent, to mógłbym przegrać ten zakład z Panem o butelkę kaucyjnego piwa, na przykład czy oranżady, więc wolałbym tego nie robić. Chciałbym się jeszcze podpytać, ponieważ niedawno ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia do ustawy o SUP, czyli o jednorazowym plastiku i tam pojawiły się stawki np. opłat za tam wydawanie jednorazowe kubki czy talerzyki. I chciałem się zadać, czy e, kiedy można się spodziewać podpisania tego rozporządzenia, bo ustawa już aby została podpisana przez prezydenta. I czy państwo przewidują na przykład jakiś ruch e, jeśli chodzi o tą stawkę, czy ona może być niższa, wyższa? Czy to jest, Szanowni Państwo, to jest propozycja, tylko i wyłącznie czekamy w tej chwili na konsultacje. Na pewno nie będzie tu rozczarowania ze strony decyzji Ministerstwa Klimatu. A ty w sprawie ministerstwa rolnictwa, czy naszych kompetencji? A w sprawach aktualnych chciałabym się spytać o mieszkanie, plus. Bo już pani redaktor minister już się... ministerstwa. To właśnie, pyta mnie pani w sprawach aktualnych, pyta mnie pani o mieszkanie, plus, które jest już nieaktualne. No właśnie, i kiedy w takim razie projekt w tej sprawie? Pani a to, rektor też... a to mieszkanie plus to chyba to już temat jest, teraz jest nowa odsłona, bo pani no. mówi o tym, co było, tak? tak Czy mieszkanie plus? Tak, i o, Polska, o kredytach, tak no. i o załatwieniu problemu, które są z tym mieszkaniem plus. Jednym. Trzymam kciuki, żeby ten program był jednak dobrze zrealizowany, no z, nie będziemy ukrywali, że to nie jest. Zresztą to, to też podkreślałem liderzy, no to nie, nie jest chluba tej kadencji, że ten projekt, no, nie, nie szczególnie wszystkim wyszedł. Ciebie? Ale rozumiem, że mieszkańcy mogą liczyć na. A tego pomoc, to ja nie wiem, no to już trzeba było pytać ministra. No mam nadzieję, że tym razem mi się uda, no bo to pani. No, to, Wiem, że do trzech czy do dwóch razy 100, sztuka różnie bywa, ale na jakość rezultatu nie jest to na pewno, może dyplomatycznie powiem, nie jestem usatysfakcjonowany z tego programu, który do tej pory był w formule tamtej, której był. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to Dobrze, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Bardzo.